Cześć, tu Przemek z DR Tusz. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak za pomocą naszego smartfona, nie używając żadnych dodatkowych aplikacji producenta, wydrukować coś prosto z telefonu. Dla przykładu jakiś dokument bądź zdjęcie. Zapraszam do oglądania. Do wydrukowania przykładowego zdjęcia i dokumentu posłużę się smartfonem z systemem operacyjnym Android wersja 10 i drukarką, a właściwie urządzeniem wielofunkcyjnym Epson XP3100. Aby wydrukować zdjęcie z naszego smartfona, nie używając aplikacji producenta, wystarczy, że wejdziemy w galerię ze zdjęciem, które chcemy wydrukować. Wybieramy dane zdjęcie. W tym wypadku wybieramy opcję więcej i drukuj lub eksportuj do pliku PDF. Pierwsza propozycja, jaka nam się podpowiada, to jest zapisz jako PDF, natomiast my chcemy to wydrukować. Klikamy wszystkie drukarki i szukamy naszego urządzenia. W tym wypadku jest to Epson XP3100 Series. Wybieramy. Na ekranie pojawia nam się podgląd naszego zdjęcia, które chcemy wydrukować. Możemy wybrać, jak chcemy, aby zdjęcie zostało wydrukowane w poziomie, w pionie. Możemy wybrać również rozmiar papieru. My pozostawimy wszystko bez zmian i wybieramy drukuj. Nasze zdjęcie zostało wydrukowane. Teraz przejdźmy do wydruku dokumentu z naszego smartfona. Na naszym smartfonie wybieramy plik, który chcemy wydrukować. Potrzebujemy aplikacji, która odczytuje nasze pliki w formacie PDF. W tym wypadku jest to Adobe Reader. Po otwarciu pliku wybieramy trzy kropki znajdujące się w prawym górnym rogu. Wybieramy opcję drukuj. Ponownie czekamy chwilę na załadowanie się naszego obrazka podglądowego na smartfonie. Tym razem zmienimy druk w poziomie i klikamy drukuj. Wydruk wykonany. Proste? Pewnie, że tak. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania odnośnie druku bez użycia dodatkowych aplikacji producenta, możecie zostawić to w komentarzu. Jeżeli film Wam się podobał, pomógł Wam, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!